Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Witamy serdecznie na dzisiejszym balu pana dyrektora Marka Babika, panią wicedyrektor Magdalenę Gałdyn, naszych wychowawców, panią magister Annę Macierzyńską-Cercer oraz panią magister Barbarę Panek. Szanowne grono pedagogiczne oraz rodziców. Nie można zapomnieć także o tegorocznych maturzystach oraz wszystkich osobach, które chciały nam towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu. Dziękujemy, że zechcieli państwo skorzystać z naszego zaproszenia na ten wyjątkowy bal maturalny. Przez kolejne lata nauki nie szczędziliśmy naszych wysiłków. Zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Zanim jednak zaczniemy nasz bal, chcemy podziękować wam, ponieważ bez was nie byłoby nas tutaj. Nadeszła długo wyczekiwana przez nas noc. Noc, na którą każdy z nas czekał. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od przystąpienia do jakże ważnego dla nas egzaminu maturalnego. Czas mija nieubłagalnie. Dokładnie pamiętamy, gdy przed poroma laty, trochę przestraszeni, rozpoczęliśmy naukę w zespole szkół nr 2 imienia Królowej Jadwigi Wandrychowej. Dziś stajemy przed wami jako przyszli maturzyści, poważni, ułożeni i pełni zapału. Przed nami ostatnia prosta. Etap, który dziś rozpoczynamy, to decydujące starcie z naszymi słabościami. Walczymy o naszą przyszłość. Zapewne na myśl o wspólnie spędzonym czasie w szkolnej ławie każdemu z nas kręci się wokół łza wzruszenia. Jest to jednak moment magiczny, w którym uśmiech nie powinien znikać z naszych twarzy. To jeszcze nie pora na pożegnanie. Ale już dziś pragniemy podziękować za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy podczas naszego pobytu w murach szkoły. Także życzę wam, żebyście podejmowali same słuszne decyzje, ale bądźcie realistami. Nie zawsze się uda ustrzec jakiegoś potknięcia i jakiegoś błędu. Także patrzcie w przyszłość optymistycznie i myślę, że tak jak na co dzień widzę was pełną wigoru i optymizmu, i tak z tym wigorem i optymizmem przystąpicie do, nie tylko do matury, ale również wejdziecie w dorosłe życie. Tego wam życzę ja i w imieniu wszystkich tutaj zebranych nauczycieli i również tych, którzy tutaj z nami dzisiaj być nie mogli. Więc pozostaje tylko na koniec dodać poloneza czas zacząć. Thank you.
Uczniowie drugiego numer 2, Wam Grychowie.